idziemy. A chodź! Śmiało! Nie no, czemu ja przodem? No bo tak. Chyba jeszcze nie jesteś na żadnym filmie. No na żadnym. No. Niedziela na wsi. Niedziela na wsi. Nowy dzień, nowa wyprawa, nowa niedziela. Nowi znajomi. Nowi kolega znajomi. Madzia. Kolega już się trochę ten. Zrobił o rok starszy, nie? To będzie. Czasami coś tam mówi, nie? No dobrze. Ale ktoś miał tutaj patrzy na niego. Mówi się mówi. No dobra, co zatrzymamy się na chwilkę. Tutaj... Tak typowo regionalnie, no, tak, bo jesteśmy Witek zmęczeni. Na początek, jesteśmy zmęczeni. Może Witek przedstawi na początek nowych uczestników. Proszę. Janka to znacie, nie? Hello. Z telewizji. Z telewizji. Jola. Darek i Czapek. I Czapek. Madzia. Hej. Marcinek. Marcinek, ten co kiedyś tyłem szedł. O, był na filmiku, tak, można było... Na Śnieżce. Na Śnieżce, można było go poznać po pośladkach. Tak. Charakterystyczne. Jak ktoś go nie zna od przodu, ja go rozpoznałam po brodzie. To od tyłu jest do poznania. Dokładnie. Ale nie krępuj się, nie krępuj się. I maj. Jakby nie ta broda, ma rumieńce. To musisz dalej kamerę stawiać, żebyś mógł nachodzić. Jest ciężko. Góra. Tysięcznik. Już raz nie widać. Dobra. O, Bożenka miała ten problem. Bożenka 2. Możecie bliżej? Dwa. No serio. Zima piękna, zaspy są cudne. Zależy kto się za pana. Na pierwszym planie ratrak Janek. Dokładnie. Ja już... A! Na pierdule. A! Nie. A gdzieś tam poszedł, trzeba iść przez lasę. Ale nie, no musiałem, że to już nie mam. Ale tak, jesteś chudy, tak? Aha. Mówimy dzisiaj blisko regionalnie. Kłodzka Góra, bo nie wiem, czy było wspomniane wcześniej. Nie było, no. No nie było. Jak nie wiedział, to... Dalej nie mogliśmy się ruszyć, bo wszyscy pod wpływem są. Dokładnie tak. Dzisiaj Witek ma urodziny i dlatego tak... Nie, wczoraj miałem. Wczoraj jeszcze miałem. Wrócimy się tutaj. Wczoraj miałem. Niestety skończył 50 lat. Bez taki. Ale bez taki. Niestety skończył 18 lat. No i co, gratulujemy mu wieku i zdrówka. I bawimy się. Bawimy się dalej. To, co lubimy najbardziej. Dokładnie. Wczoraj tańczyliśmy, a dzisiaj... Tak, Kłodzka Góra. Trzeba w śniegu. Tak, do korony gór ziemi Polski, proszę. Też. Bogato. Mamy nowego przewodnika, nie zna terenu, ale mówi, że nas doprowadzi. Tak jest. Skrótem. Tak. Jak lubię wyzwania. Idziemy, jak zwykle skrótem. Hej. Za parę dni się zobaczymy. Tak. Po prostu. Aby nie zrobiło się zaraz ciemno. Dojdziemy, może zaraz, nie, zaraz może nie ciemno, wszyscy, nie? Tak. Może nie wszyscy, ale dojdziemy. Najwyżej jak zgłodniemy, to jednego wiemy. Każdy by miał swój skrót. Nie, dobra, jak zwykle korzystamy ze skrótu. No i takie mamy skróty. Jest super. Magda ma żartę, że będzie jest super. Ja też tam będę chciała być właśnie. To Madzia nas tu zaprowadziła, bo ona chciała widoków. A poniżej piękna droga. Uratowani! Uratowani! Bocian! Żyjemy! Magda! Ja rozumiem, że chciałaś widoki, ale żeby aż tak? Czekaj, bo ja idę po fachu. Ale słuchajcie, to się nie zrobi dla nowej koleżanki. Czapek! Ty wiesz, gdzie idziesz? Droga jest na dole. Tak. Trzeba było szlakiem pójść. Tak wyglądają skróty. Rowerówka idzie, wiesz? A tak wyglądają piękne widoki. Ale mi się wydaje, że dom ludowy, popatrz. Mi się wydaje, że trzeba do drogi chyba się cofnąć. No, nie, nie przedzierać. Nie. No jest... Jak cofnąć? Gdzie tam do dołu zejdzie? Jakieś 50 metrów niżej.
lasu. Słuchajcie, nie wiadomo gdzie jest droga, ale jak jest opona, to świadczy, że droga jest blisko. To jest moja teoria taka. Teoria Darka. Czapek to wymyślił. Czapek. No bo kto by do środka lasu wniósł oponę? Tak sam. Bez sensu. No bez sensu. To by nie chciało. Jeden z góry jechał drogą. Właśnie powróciliśmy na szlak po godzinnym skrutowaniu lasu. Jak jest widzę, dobrze. Skróty są najlepsze. Tak, każdy widzę zadowolony. Tak. Trafiliśmy. Nie, trafiliśmy. Madzia chciała widoku. Szczyt zaliczony. Do tego Spitsbergu nie omijaliśmy. Powinniśmy. Tak wysoko, że szok. Tak. No. O, no dosłownie dzisiaj zdobyliśmy. Ale też ładnie wygląda 747, tak, nie? 747 zdobyliśmy takie dzisiaj. Takie ładne ustawienie. Tak. Już jest tak. Pięknie. To czyli jesteśmy przy Kłodzkiej Górze. Tak. Jeszcze dwa skróty i będziemy. Musimy zgnąć. Dwa razy pod górkę i jeden raz w dół. Zaraz będzie ciemno, ale to już nieważne. I ciao. Porteczko pożyczy. Nie, nie, i dotarła cała ekipa do wodopoju. Co tu dają? Dwie łódki z lodem, proszę. Nie, znaczy lód jest... Lód jest śnieg. Ze śniegiem, dwie łódki ze śniegiem. Wódkę na śniegu. Dobre. Pięknie podane. No, tak jest. O, gdzie tu jest kurwa? Trzeci. O, trzeci kubanek. Stop. To weź ładnie. No już chyba ten biały tu już jest. Okej, okay, jest sobie... Nie, bo to za krótkie masz? Ustawić, wiesz? Za krótkiego masz? No. Dochodzimy. Żeby nie powiedzieć, szczytujemy. Wszyscy dochodzą. Tak. Jedni szybciej, drudzy wolniej. Janek, jesteśmy, mów szybko, bo baterie padają. Hello, hello! Gdzie jest ten anioł z Bolesławca? Halo! Dobra, tak było. Aj, nie było. Hello. Poznaliśmy nowych ludzi. Tak. Bardzo sympatycznych. Z Wrocławia. Z Wrocławia, cześć, Darek. O. Katarzyna. Dariusz jest. Katarzyna. Tak, Darek. Przywitaj się ładnie, to z czapkiem. Jest czapek. Bo jakbyś poglądał naprawdę poważnie, to jest czapek. Cześć, to jest ja czapek. Ja. On mnie wykończy. Nie. On mnie wykończy. Czapek jest ciepły. Ciepły niż tutaj. Ciepły niż tutaj. Ja poglądam na sobie stronę. Dario, idziemy. Miło widziany na szlaku, wiesz, czapek. A. Idziemy, pa. Dario, nie było wieży, no, wierzę, bo chwili, padła bateria. Pożegnanie wieży. Połowy wierzę. Wyprawy. Tak, połowy wyprawy. Wracamy do autka, zaraz będzie ciemno. Niestety nocą wrócimy, nie mamy czołówek, ale jakoś sobie damy radę. Tak jest. Jest biało. Jest biało. Ale my jak to pyta? Nie obchodziliśmy skrótem naszym super, dłuższym. Jest elegancko. Wszyscy zdobyliśmy zmęczeni, bo biegniemy do domu. To zmęczony. No właśnie, dziewczyny, podzielcie się tym, co macie, żebyśmy tak nie mogli możemy. Biec. Trzeba się tutaj... Ja niestety niosę dwa razy coś dobrego. Oj. Powiem wam, bardziej tak na tylnych piętach. Bardziej na piętkach. Czekaj, człowieku. Na piętkach. Nie poganiaj, ja tu schodzę prawidłowo bokiem. Nie, to po górkę się umie biezać, z górki to spoko. Na pup ci się zjeżdża. Ja sobie tutaj toruję. To jedź. Dario, z dwoma granatami. Tak, z dwoma granatami, proszę, granami. Proszę. Hop, szklankę piwa. Hop. No. Ła, z liścia ja chwap, tak, nie może. Jakiego liścia, jak jest zima? O, Dario pojechał. Kurde, ja cię spakowałam. No, szybko. Nagrywaj. Ale to o to chodzi. Żeby było Ty liczysz na żeby to, że było ktoś śmiesznie. Się tutaj spika na dół? Nie, no co ty, nie mamy rady. Tak. Oni są właśnie tacy, że oni zawsze liczą, że ktoś się wróci. No i nikt, będzie nikt śmiesznie. Się nie wywrócił. Cała nadzieja jeszcze jest z tyłu w koledze, że pokaże tak. Numer buta. Ale on kiedyś schodził tyłem. Liczymy na ciebie. Schodź tyłem.
Nie, przodem. Dzisiaj nie ma tyłu. Nie ma raka. O! Idziemy! To też lubimy. A gdzieś pierwszy. Kurczę, udało nam się teraz, tak? Tak. O, jest super. Zima. Jest Piek super. Był. Puszki zbieramy po lesie. Ekologia. Szkoda, że tej opony nie wziąłeś. No teraz mów całą prawdę. Całą prawdę. No nie wiem, tam dziewczyny z tyłu zostały. Tak. My jesteśmy tutaj liderzy grupy, jak widzisz. Tak. Hej. Te, co najbardziej narzekały. Bo dziewczyny sikały i dlatego, ale zaraz dojdą. No. Strasznie długo idzie. Strasznie. Nawet się dziś ciemnia, no. Ale wiecie co? Chyba nawet mi dzisiaj ten. Tak zauważam, że te nowe buty... Madzia, powiedz jeszcze to raz. Słucham? Jak pięknie jest. Jak pięknie tutaj. Normalnie tak się rozjaśniło bajera. Bo u nas w Kotlinie Kłodzkiej zawsze jest pięknie. Petarda. Tak jest. Nasze dwie petardy idą z tyłu. Wracamy z tego, z Kłodzkiej Góry. Witek, nasz kooperator, się strasznie poświęcił. Kręcimy wszystko. Ja nie dam rady. Jak nie dam rady? Ja nie dam rady. Dałaś radę. Hello. A gdzie są te wapniaki? Czekaj, Dana. Dziewczyny idą. To nie, czy będzie mądre. Dawaj, ja dawaj. Ślizgiem. No, teraz... Jest super! Ta dziewczyna trochę zarosła nam, no ale... Nie. Ta kobieta występuje w cyrku jako kobieta z brodą. Tak, kobieta z brodą! Wróciliśmy z Kłodzkiej Góry, z najwyższego szczytu naszego tutaj masywu, gór warckich. Zaliczyliśmy do korony gór polskich jeden szczycik. Ze znajomymi z bardzo daleka, spod niemieckiej granicy. Nie nazywajmy to, bo jeszcze ich znajdą. Namierzą. Witek dzisiaj był organizatorem tej wyprawy. Miałem tak. Fajne skróty. Miał bardzo fajne skróty, łącznie z Darią. Daria nas poprowadziła swoim tam wydeptanym traktem, co no można zobaczyć. Jancia nie wiem, o co ci chodzi, ale niestety, kto ją to prowadził, chciał zobaczyć ładne tereny. A do kogo to do? Widoki. Widoki były dzisiaj ważne. Właśnie musiałem mieć widoki. Madzia prowadziła, bo Madzia widoki. Tak. Właśnie, tak. Janek zapomniał. Możemy tak uznać. Tak. No i co? Rozstajemy się, kurczę, jesteśmy. Możemy dzisiaj tak szybko. Bardzo tak, szybko. No. Regionalnie. A oczywiście pod wieżą, żeśmy słabo nagrali, bo niestety kolega nie doładował nam kamerki. Zima, mróz. Zima, mróz. Nie udało się. Bateria padała i niestety nie ma pełnej relacji, ale będziemy tam jeszcze nie raz, więc obserwujcie nas i zapraszamy. No i zapraszamy tak? Tą nową osobę, którą pozdrawiamy Kasię, no. Którą Darek adorował. Czapek ją adorował. Mówiła, że się z nami umówi. Zapraszamy, pamiętamy. Tak, Kasia zapraszamy. No, do nas. Następna Kasia.